wyszła, usłyszał strzały, więc wybiegł i poleciał. Facetowi już zabrakło naboju, więc wyciągnął nóż i dźgnął Pawła, tak? I uratował mu życie tylko i wyłącznie strażnik miejski, który tutaj ma siedzibę na górze. Zbiegł na dół i zatamował mu krwawienie z tej tętnicy przeciętnej, tak? No i przez to tylko Paweł Kowalski się nie wykrwawił i odwieźli go do szpitala i jest zaszyty w tej chwili. Nie pan powie, bo powiem, że się obawa się ma, czy to mężczyzna był uzbrojony, prawda? Był uzbrojony, z tego co ja wiem, no był w nóż uzbrojony, był w jakiś paralizator i był w broń przerobioną z gazowej na broń palną. I po prostu strzelał jak oszalały, krzyczał, że nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego, krzyczał, że gdyby był, że nie może zabić Jarosława Kaczyńskiego, to zabija tutaj tego człowieka. No to są po prostu straszne sprawy. A jednocześnie, szanowni państwo, jak wiemy, prezes Jarosław Kaczyński ma odebraną ochronę. No to jest, my się tu obawiamy o kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, pana Waszczykowskiego. Nie wiemy, jak to wszystko będzie teraz wyglądać. Jeżeli są tacy szaleńcy, którzy są owładnięci nienawiścią, ale jeszcze raz podkreślam, ta nienawiść z czegoś się bierze. Ten jad, który jest przeciwko PiS-owi, cały czas sączony. Czy na co dzień w biurze poselskim jest jakaś taka obawa, strach? Nie. Proszę wiem, panią, do tej pory nigdy nie było żadnego strachu. Wszystkich, którzy przychodzili o porady zaczerpnąć w naszym biurze, witaliśmy z radością, z życzliwością i staraliśmy się pomagać. Teraz na pewno będzie pewien strach. Bo zginął niewinny człowiek. Mogę powiedzieć, mój przyjaciel, widziałem się z nim na sobotę w Warszawie, ciepłe słowa, miał wielkie plany. Napastnik zabijał tylko dlatego, bo ci ludzie byli związani z PiS-em? Jeszcze raz podkreślam, według tego, co mówią świadkowie naoczni, no wielką nienawiścią pał do PiS-u ten człowiek, i wręcz powiedział, że nie może zabić Jarosława Kaczyńskiego, to zabija tu tego człowieka symbolicznie. A pan był na miejscu? Nie byłem na miejscu, mam...